Witajcie! Niedawno na kanale prezentowałem Wam swoje Audi A6 2.0 TDI Ultra. W teście wspominałem, że podczas poszukiwań samochodu dla siebie bardzo chodziła mi po głowie BMW F10. No to dziś sprawdzę, co mi ominęło. Bardzo się cieszę, że do przedstawienia trafił mi się w sumie to nawet taki podobnie skonfigurowany egzemplarz co moje A6. Sedan, ciemny kolor, pakiet sportowy, dwulitrowy diesel pod maską. Będzie bardzo ciekawe porównanie. No więc dziś segment E po bawarsku. W luksusie poczujmy smak bratwursta z kartofel salat. Oto seria piąta skonfigurowana raczej rozsądnie do latania na co dzień. Oto BMW F10 525 DX. Ten oto bandzior wyprodukowany był w 2012 roku, także jest przed liftingiem. M-pakiet wewnętrzny, zewnętrzny, shadowline czy lakier czarny jak smoła. Pod maską 218-konny dieselek współpracujący z automatyczną skrzynią biegów i napędem na 4 koła. No do komfortowego trzaskania kilometrów samochód wydaje się bardzo sympatyczny. No więc BMW F10 zaprezentowane było w 2009 roku, a wprowadzone do sprzedaży rok później. Ta generacja produkowana była przez 7 lat. Zastąpiła ona E60, która choć z początku wydawała się trochę dziwna i kontrowersyjna, to próbę czasu zniosła bardzo dobrze i nawet dziś wygląda świeżo. Jednak tutaj kreski Chrisa Bangle już nie znajdziemy. Za wygląd tego samochodu odpowiada Polak, pan Jacek Frylich. Panie Jacku, dziękujemy, bo ten samochód wygląda naprawdę świetnie. Osobiście F10 strasznie mi się podoba. Dość muskularny, choć lekko wyglądający sedan o świetnych proporcjach. Inspiracją podczas tworzenia bryły tego samochodu była otoczka BMW Motorsport oraz góry, takie skaliste, które kojarzą się z siłą i dynamiką. No i finalnie wyszła limuzyna elegancka, choć też jednocześnie pełna takiej ikry i temperamentu. W tej konfiguracji jest to trochę taki bawarski rzezimieszek. W każdym razie moim zdaniem F10 jest ładniejsza niż A6 czy Mercedes klasy E. BMW F10 nie dość, że dobrze wygląda, to jest też bardzo komfortowa. Gdy siądziemy za kierownicą, czujemy się tu jak w takim, no nie wiem, ekskluzywnym myśliwcu. Jesteśmy fajnie obudowani i tak przyjemnie wpasowani. Deska rozdzielcza, mam wrażenie, jest tutaj pociągnięta troszeczkę wyżej niż u konkurencji. Jej wygląd jest typowy dla BMW. Pozycja za kierownicą, no to ja nie wiem, to jest po prostu jakiś fenomen, bo niezależnie ile mamy wzrostu, to siedzimy tutaj ekstremalnie wygodnie, ale jednocześnie jak w aucie sportowym. Mamy tutaj potężny zakres regulacji kierownicy czy też fotela. Podłokietniki są miękkie i umieszczone na odpowiednich wysokościach. Gdy trafimy jeszcze na łamane fotele komfortowe, no to F10 jedziemy po prostu jak król. Ale nawet w fotelach sportowych będziemy tutaj podróżować bardzo wygodnie. Są one optymalnie wyprofilowane, ale jednocześnie miękkie i gwarantuję, świetnie sprawdzą się podczas dłuższych tras. Jedynie mógłbym się tutaj troszeczkę doczepić do niektórych materiałów, a właściwie niektórych detali. Jest spoko, jest bardzo przytulnie, jest to oczywiście wciąż premium, ale po prostu w takiej A6 wszystko wydaje się takie bardziej zbite. Ale poza tym wszystko wygląda tutaj bardzo ładnie, ergonomia świetna, multimedia przejrzyste, proste w obsłudze, a wnętrze dość odporne na zużycie. Pod maską siedzi tu najmocniejsze N47. 4 cylindry, 2 turbiny oraz 2 litry pojemności. No, ściągając sobie taki samochód z zagranicy, przynajmniej nie narażamy się na złodziejski wręcz proceder w postaci bardzo wysokiej akcyzy. To duży plus. Ale tutaj zaznaczę, że na początku 525D wychodziło też z 6-cylindrowym, 3-litrowym N57 w 204-konnej najsłabszej wersji. Tutaj mamy 218 koni mechanicznych oraz 450 Nm. W połączeniu z 8-biegowym automatem ZF oraz X-Drive ten samochód rozpędza nam się do setki w 7 sekund, a prędkość maksymalna wynosi 234 km na godzinę.
Samochód ten obecnie najechany ma ponad 116 tysięcy kilometrów. Właściciel kupił go z przebiegiem 95 tysięcy kilometrów. Pewnie jesteście ciekawi, co przez te 21 klocków było tutaj robione. Już Wam mówię. W sumie to 20 tysięcy kilometrów w rękach obecnego właściciela samochód przejechał bezproblemowo. Przy 115 tysiącach kilometrów trzeba było wymienić chłodniczkę EGR, bo stara się rozszczelniła, ale wymiana objęta była akcją serwisową, także luzik, stary numer. Ale 500 kilometrów później właściciel jadąc autem usłyszał coś bardzo dziwnego, jakby spod maski jego pięknego czarnego BMW zaczęła wyć stara baba. Okazało się, że padła mała turbina. Jej regeneracja kosztowała 1000 zł. Przy okazji został ściągnięty też kolektor, który po 115 tysiącach kilometrów wyglądał tak. Został oczywiście oczyszczony, a jak już był wyjęty, to profilaktycznie zostały wymienione jego klapki oraz uszczelka. Taki zestaw kosztował w ASO 190 zł. Z napraw to by było na tyle. Zawieszenie nieruszane, rozrząd wciąż fabryczny. Auto dzielnie śmiga dalej. Teraz przyjrzymy mu się z bliska, a później czas na jazdę próbną. Ok, to auto obejrzymy sobie najpierw z zewnątrz. Piękna limuzyna. No F10 jest chyba moim faworytem, jeśli chodzi o wygląd w segmencie E. Kurczę, wszystkie te przełamania. Zgrabny tyłek. No naprawdę ładny samochód. Prawdziwe końcówki wydechów. Zderzak M-pakietowy. Całe auto ma fabrycznie M-pakiet. Czarny lakier. Schwarz 2 chyba się nazywa, czy coś takiego. Felgi 19-calowe. Standardowo są one srebrne, jednak właściciel pomalował je sobie tutaj na taki szary grafitowy kolor. Opony z tyłu 275, z przodu 245, z tyłu szersza felga. No zaciski w tym aucie powinny być chyba srebrne. W tym egzemplarzu są wszystkie niebieskie, ale to już inwencja twórcza poprzedniego właściciela. No Niemiec w garażu musiał tutaj przysiąść z pędzelkiem troszkę, no. Front, czarny grill. Bardzo ładnie on tutaj się komponuje. Tak to wygląda. Wlot powietrza po środku jest prawdziwy. Jednak po bokach wloty mamy fejkowe. Chyba tak jak u mnie w A6. Coś podobnego. Halogeny. Tylko w A6 są po bokach radary. Mamy tu reflektory biksenonowe. Przetłoczenia na masce. Jak w Fordzie Mustangu. Potem Wam powiem dlaczego. Po bokach też. No linia tego samochodu jest naprawdę fajna. Świetnie się prezentuje. Kawał limuzyny, a wygląda bardzo dynamicznie. Płetwa rekina. Numer 93 na tylnej szybie naklejony. To z MotoGP. No właściciel lubi sobie też pocisnąć na swojej CBR-ce. Jeszcze rzut oka z tyłu. No dobra, i zajrzyjmy sobie do bagażnika. Bagażnik jest optymalnych rozmiarów. Troszeczkę urozmaicony o takie półeczki tutaj i tutaj. Tutaj jest siateczka. Natomiast tutaj mamy naprawdę głęboki schowek. Spokojnie mogłyby tutaj się zmieścić dwie dwulitrowe butelki. No dziwnym materiałem jest wykończony. Tutaj też jest troszeczkę topornie. No ale przecież to bagażnik. Bagaże nie muszą mieć jakichś komfortowych warunków. Zamykamy. No kurczę, taki bawarski rzezimieszek. Ok, wejdźmy do środka. Posłuchajmy, jak się otwierają i zamykają drzwi. No, pełny dźwięk. W ogóle drzwi te się zamykają bardzo delikatnie. Mamy tutaj chromowaną listwę. Jest też tutaj podświetlenie w każdej klamce.
boczek drzwiowy. Cały wykończony jest miękkim materiałem. Tu jest miękko. Tutaj jest jakaś tkanina, materiał. Alkantara, bardzo miękkie podłokietniki. Guziczki wyglądają w ten sposób. Klamka aluminiowa. No i proszę, tutaj schowek jest wykończony cały miękkim materiałem, nawet od wewnętrznej strony. W A6 tego nie ma. Przestrzeń pasażerska z przodu. Elegancko. Wszystko raczej w ciemnej tonacji. Z podsufitką włącznie. Gdy wchodzimy, mamy tutaj listwy progowe, M-pakietowe. Tutaj również nakładka M-pakietowa. Fotele mamy tutaj sportowe. Tkanina, alkantara, przyszyte wszystko białą nicią. Regulacja półelektryczna. Są one strasznie wygodne. Zobaczcie, jakie mięciutkie. Aczkolwiek świetne też mają trzymanie na boki. No proszę, tutaj też taki fajny akcencik, zagłówki. W ogóle jaki one mają zakres regulacji. Zobaczcie, jak ten zagłówek jest bardzo wysunięty do przodu. Są one również miękkie. W komfortowych fotelach mają one tutaj taką jeszcze poduszeczkę. Ale mimo, że mamy tutaj fotele sportowe, naprawdę nie ma na co narzekać. Samochód jest bardzo wygodny. Gwarantuję, że na dłuższych trasach nie wyjdziemy z niego połamani, czy nawet za bardzo zmęczeni. No dobra, wejdziemy sobie do środka. Rzut oka z perspektywy kierowcy. Deska rozdzielcza bardzo ładna, skierowana w stronę kierowcy. I zobaczcie, jak tutaj widać w tym samochodzie całą maskę. No i właśnie o to mi chodziło. No jak w Mustangu, kurde, no. Odpalmy sobie zapłon. Proszę bardzo, zegary. No zegary są tutaj charakterystyczne dla BMW. Podobne są troszeczkę jak w E39, w E60. Nie mieliśmy tutaj po bokach tych wskaźników. Proszę bardzo, nawet temperatura oleju, elegancko. W F10 było oczywiście kilka rodzajów zegarów. Tutaj są takie podstawowe, ale każdy miał taki ekranik LCD. Tutaj w tym egzemplarzu sięga on dotąd, do obrotomierza. Kończy się tutaj. Poza tym były jeszcze z takim ekranikiem małym na całą szerokość oraz całe LCD. Spójrzmy na kierownicę. Praktycznie nie widać po niej zużycia. Mamy tutaj też manetki. Takie aluminiowe. Guziczki, czy przyciski, bo zaraz mnie poprawicie, przyciski. Kierownica ma bardzo gruby wieniec, nie jest nie wiadomo jak wyprofilowana. Ma tutaj takie bicepsy, ale naprawdę świetnie leży w dłoni. Jedyna rzecz, która mnie w niej wkurza, to te takie, no nie wiem, takie pokrętełka. Tutaj jest pokrętło, tutaj takie do góry i w dół. Jest to gumowe i takie, powiedzmy, średnie w dotyku. No ale dobra, może to tylko się czepiam, może to tylko takie subiektywne odczucie. Deska rozdzielcza, przez całą szerokość idący dekor. Tutaj się włącza i wyłącza samochód, system start-stop, nawiewy. Szeroka nawka, oczywiście mogłaby być tutaj taka wąziutka, no trochę słabo to wygląda, ale tutaj jest... prawilnie, tak to się mówi. W tym miejscu możemy sobie regulować temperaturę powietrza, jakie ma lecieć ze środkowych nawiewów. No, w A6 akurat te elementy też są ładniej wykończone, ale mamy też takie chromowane listewki. Tutaj też, to jest nawet aluminium albo chrom. Tutaj to samo, panel fizycznych przycisków do obsługi radia, klimatyzacja automatyczna. Tutaj nie jest taki normalny plastik, tylko taki jakby matowy, delikatnie matowy, półmat taki. Można tutaj się przejrzeć w tym, ale nie jest całkowicie gładki.
obsługa klimatyzacji. Klimatyzacja jest tutaj dwustrefowa. Schodzimy na tunel środkowy. Tunel również, tak jak tablica rozdzielcza, jest poprowadzony dość wysoko. Widzicie podłokietnik. Nie można go sobie regulować, ale jest on w optymalnym miejscu. Zajrzyjmy sobie tutaj. No, uchwyty na kubki. Chodzi to delikatnie. Chociaż gdy tak dotkniemy, gdy tak złośliwie dotkniemy, no takie są tutaj jakieś takie dziwne odgłosy, ale w jeździe nic nam się tutaj nie odzywa. Lewarek skrzyni biegów, BMW-owski joystick, bardzo fajna rzecz. No w Audi akurat takiego czegoś nie mam, jest taki normalnie mechaniczny. Tutaj są tryby jazdy, w ogóle skrzynia biegów jest tutaj sportowa. Tryby, zaraz sobie zobaczymy jakie są. Eco Pro, Comfort, Sport, no i Sport Plus. Cztery tryby. W tym samochodzie jest napęd X-Drive i tu jest bardzo ciekawa sprawa, gdy zjeżdżamy z bardzo stromej górki i chcemy przykładowo zjeżdżać, no nie wiem, 5 km na godzinę, bo jest zaśnieżona czy zalodzona, wciskamy sobie ten guzik, no i autko nie będzie nam się staczało wcale szybciej. Elektryczny ręczny, auto hold, panel do sterowania multimediami. Wyświetlacz tutaj ma bardzo dobrą rozdzielczość, lepszą niż w Audi A6, w ogóle ekran jest większy. A sam iDrive jest bardzo, bardzo prosty w obsłudze. Możemy sobie tutaj konfigurować tą część ekranu, czy tą. Radio, media, nawigacja jak wcześniej. Telefon, no i tutaj jeszcze takie różne opcje. Tak jak w Audi A6 C7 ekran nie jest tutaj dotykowy, ale to nic. Bardzo przyjemnie się tym wszystkim steruje za pomocą tego pokrętła. W sumie w A6 system jest bardzo prosty w obsłudze, ale sam nie wiem. Tutaj chyba jest nawet troszeczkę lepiej. Idziemy dalej. Popielniczka. No tutaj jest już wszystko ok, nic się nie odzywa, miękko chodzi. Podłokietnik, pędzelek, dziwiliście się mi, do czego ja wożę pędzelek w aucie. Jak jest kurz, proszę bardzo, czyścimy sobie. Nie wiem jak dla mnie, to nic dziwnego jak ktoś ma w aucie pędzelek. Zamykamy, podłokietnik jest bardzo miękki, bardzo wygodny. Zwróćcie uwagę, że nawet tutaj jest poprowadzony element, który jest obszyty alkantarą. Także jak tutaj dotykamy nogą, jest miękko. No właśnie w tym miejscu też takie delikatne dźwięki są. Są naprawdę delikatne w czasie jazdy, tego w ogóle nie słychać, ale tak jest. Tutaj jest miękki plastik, taki może twardszy troszeczkę, ale miękki. Welury. Bardzo dobrej jakości. Szarpnijmy sobie za cały tunel środkowy. No w ogóle on się nam nie rusza. No jedynie z tej strony właśnie, z tej listewki jakieś tam takie delikatne dźwięki są, ale to chyba po prostu kwestia tego, że ktoś tutaj często opierał kolano w to miejsce i tak się zrobiło. Tutaj sobie jeszcze poprzyciskajmy. No tutaj możemy sobie przyciskać. Nie usłyszymy żadnych dźwięków. Wszystko jest ładnie spasowane. Tutaj jest bardzo miękki materiał. Dolna część tablicy rozdzielczej. Zwróćcie uwagę, niesamowicie. Tutaj tak samo. Schowek również. Proszę bardzo, tablica rozdzielcza. W ogóle ten daszek nad zegarami jest taki gruby, masywny. Zegary też tutaj są ładnie zamocowane. Zajrzyjmy do schowka. Opada miękko. Cały jest miękko też wykończony taką tkaninką. Jest raczej nie za duży, no ale taki wystarczający. No. Szarpnijmy sobie jeszcze za boczek drzwiowy. No, takie delikatne bardzo dźwięki nam on tutaj wyda, ale to nie jest poziom przykładowo Peugeota 508, gdzie to naprawdę rozwalało ucho, ale tutaj wszędzie
możemy przyciskać, jest naprawdę wszystko ok. Co do dekorów, nie jestem pewien, czy to jest prawdziwe aluminium, ale raczej nie. Nie są one zimne. Może tutaj ten paseczek na dole jest aluminiowy, ale to raczej będzie taka okleina. Często we F10 czy tam F11 wyciera się ten guziczek. Tutaj jest on w idealnym stanie. Zobaczmy sobie jeszcze boczek od strony kierowcy. No taki delikatny dźwięk tutaj nam też wydaje ten plastik, tak jak po stronie pasażera. Generalnie jak szarpniemy mocniej, to ten boczek tak powiedzmy pracuje nam z 2 mm czy coś takiego. No w jeździe nam to w ogóle nie przeszkadza, ale tak po prostu tutaj jest. Porównuję do A6. W A6 jest to troszeczkę tak jakby lepiej zamocowane. O. Jeszcze zobaczmy sobie do góry. Panel w podsuficie. Oświetlenie też tutaj nie ma LED-owego. Tak to wygląda. Czarna podsufitka, cała mięciutka, przyjemna w dotyku. Te elementy również. No kulturka. No to zgaśmy sobie zapłon i przejdźmy do tyłu. Drzwi z tyłu. Boczek drzwiowy z tyłu, analogicznie tak jak z przodu, jest cały miękki, tak, zgadza się. Tutaj wyściółka, alkantara, materiał, miękki plastik, no i dekor. No i tutaj jest, kurczę, lepiej. Możemy przejść tutaj do przestrzeni pasażerskiej. Listwa progowa, jeszcze takie ujęcie. No i wchodzimy do środka. No i tutaj muszę przyznać, że jest chyba troszeczkę lepiej niż w A6. Na pewno na głowę mam więcej miejsca. Fotel jest wyregulowany pode mnie. Ja mam prawie 2 metry wzrostu. No troszeczkę dotykam tutaj kolanami, ale to jest miękki plastik. Tutaj taka kieszonka. Nie jest ona plastikowa. Jak widzicie, jest skórzana. Tył tunela środkowego. Też twarde plastiki jak w A6. Tutaj takie półeczki. Oczywiście możemy tutaj mieć jakąś tam chyba strefę na tył, czy nawet dwie. Tutaj akurat nie ma. Kurczę, muszę przyznać, że w A6 siedzi się trochę gorzej z przodu, czy też z tyłu. No BMW jest chyba wygodniejsza dla pasażerów. Podłokietnik. Schoweczek. Uchwyt na kubki. Ja w A6 nie mam, trzeba byłoby za to dopłacić. Chowamy. No i jeszcze tutaj taki panel u góry. Jeszcze takie ujęcie na przednią część, na deskę rozdzielczą. No i tak wygląda BMW F10. Zajrzyjmy sobie jeszcze pod maskę. Tutaj przesuwamy w bok. No i N47. Niektórzy się go boją, niektórzy chwalą. Ja osobiście uważam, że jest to bardzo dobry silnik. No trzeba tutaj jedynie uważać na ten rozrząd. Częściej wymieniać olej. Tutaj właściciel wymienia sobie olej co 10 tysięcy kilometrów. Nie słychać tutaj żadnego szurania, żadnego chrobotania. Tak to wygląda. Zobaczcie, ile tutaj jeszcze miejsca jest przed nim, jaka przestrzeń. Na 6 i 8 cylindrowe jednostki. Maska trzyma się tutaj na dwa uchwyty. Trzeba uważać, żeby się nie walnąć w głowę. Pamiętajcie o tym. No i tak to wygląda. Tu jakie usztywnienia. No dobra, zamykamy. No i tak wygląda BMW F10 z bliska. Teraz czas na jazdę próbną. 3 nach 8, schönen guten Morgen. Hier ist das Bayern 3 Verkehrsupdate. Mit uns seid ihr schnell informiert und sicher unterwegs auf der A3 Frankfurt Richtung Würzburg. BMW F10 jeździ się naprawdę mega przyjemnie. Mam wrażenie, że jesteśmy tutaj osadzeni za kierownicą tak niżej niż w innych autach z segmentu E. Może to kwestia tego, że wszystko tutaj jest wyżej. Deska rozdzielcza czy tunel środkowy. No sam nie wiem. Też fenomenalnie się tutaj siedzi. Jak dla mnie idealnie. Możemy bardzo do siebie wysunąć kierownicę, czy też mamy bardzo duży zakres pochylenia samego siedziska, tej kołyski. No brakuje mi tego w moim Audi.
Myślę, że tym autem spokojnie możemy sobie trzasnąć trasę 1000, 1200, 1400 km i nie wyjdziemy z niego w ogóle połamani. Naprawdę jest świetnie. Jeśli chodzi o dynamikę, to myślę, że jest ona tutaj jak najbardziej w porządku. No w takim daily 7 sekund do setki i 234 km na godzinę prędkości maksymalnej, bardzo okej. Okay. Skrzynia biegów chodzi tutaj dość szybko, może nie aż tak szybko jak S-Tronic, ale za to tak jakby bardziej płynnie. S-Tronic lubi czasami sobie troszeczkę szarpnąć. Pragnę zaznaczyć tutaj, że podczas gdy Mercedes i BMW już dłuższy czas mają w ofercie mocniejsze czterocylindrowe diesle z dwiema turbinami, to kurczę 2.0 TDI biturbo Wagma dopiero od niedawna i tylko w niektórych modelach. Nawet w najnowszych Audi dwulitrowe diesle mają maksymalnie 204 konie mechaniczne. Obecnie oznaczone są bodajże 40 TDI czy coś takiego, to BMW ma koni 218 i jest z 2012 roku. Dziwne. Ktoś powie, że można sobie przecież zrobić z tych 177 czy 190 koni mechanicznych chipa na te 220. Okej, okay, ale w BMW też i to na 260. No ale dobra, w Audi A6 C7 możemy mieć maksymalnie 2.0 TDI 190 koni, ale za to mamy troszeczkę lepsze wyciszenie. W BMW F10 jest ono bardzo dobre, ale w A6 jest troszeczkę lepsze. Silnik, no to jak każdy czterocylindrowy diesel, troszeczkę sobie tutaj popryka. N47 słychać trochę bardziej niż 2.0 TDI, ale jednak nie razi to jakoś tak strasznie. Może dopiero, gdy sobie jakoś bardziej przyciśniemy, czy też stoimy i auto chodzi na biegu jałowym. Szkoda, że BMW F10 nie miało w opcji zawieszenia pneumatycznego, tylko Touringi miały z tyłu pneumatykę, ale chodzi mi o przód i tył, o całe auto. Nie chodzi mi już nawet o komfort, bo w F10 z M-pakietowym zawiasem jest naprawdę fajnie, a z normalnym, bo kiedyś też miałem okazję taką jechać, poczujemy o dziwo nawet ten mercedesowski klimat. Z normalnym zawieszeniem taka piątka płynie po wertepach lepiej niż A6 z pneumatyką, jednak szkoda, że w piątce nie ma możliwości regulacji prześwitu, podnoszenia auta, z którego przynajmniej ja bardzo często korzystam. No okej, okay, może i poduch nie ma, nie każdemu jest to przecież potrzebne, ale za to prowadzenie, no to co tutaj dużo mówić, BMW piątka nie ma sobie równych. Układ kierowniczy, zestrojenie zawieszenia, rozkład masy, nawet ta świetna pozycja za kierownicą, no z tego auta aż się nie chce wysiadać. Wprost zaskakujące, że wszystko to współgra też z komfortem, no bo przecież dalej lecimy sporą limuzyną, ale nie musimy się w niej wcale nudzić. Jeszcze jak tu jest X-Drive, który ciągle optymalizuje swoje działanie w zależności od jazdy czy też warunków, no to mamy dodatkowo pewność, niezależnie od warunków pogodowych. W porównaniu do A6 2.0 TDI 190 koni, zużycie paliwa w mieście w takiej F10 będzie takie nawet podobne, jak nie identyczne. Na trasie troszeczkę wyższe, ale pamiętajmy, że mamy tu czterobuta, trochę mocniejszego i szybszego. No i pokrótce można powiedzieć, że tak to w F10 wszystko wygląda. No nie wiem, będę bacznie przyglądał się eksploatacji tego egzemplarza. I może, kurczę, kiedyś zdecyduje się też na jakąś bawarkę. BMW 525DX jest bardzo przyjemne w użytkowaniu. Jak na takiego większego sedana, czuć w nim sporo takiego zapału czy też energicznego charakteru. Bardzo fajna maszyna. Oprócz wygody dostarczy nam też przyjemnych odczuć z jazdy. No to co lepsze, BMW 5 czy może Audi A6? Nie odpowiem, bo sam nie wiem. A szóstka wydaje się jakby troszeczkę nowocześniejsza, czy też lepiej wykonana w środku, w niektórych miejscach, ale przy piątce jest trochę nudniejsza.